Gościmy dzisiaj artystę, rzeźbiarza Stanisława Trybałę, urodzonego w Bogdanówce, absolwenta Państwowego Technikum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, absolwenta później Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członka Związku Artystów Polskich, autora licznych rzeźb i wystaw w kraju, za granicą. Witamy serdecznie, Stanisławie. Witam serdecznie. Chciałem Cię zapytać na początku naszej rozmowy. Twoje dzieciństwo to lata 50. Bogdanówka, mała podgórska wieś, miejscowość o ciekawym charakterze. Jak wspominasz te lata, tą Bogdanówkę z lat 50.? Wspominam bardzo dobrze moje dzieciństwo skromne, ale takie piękne, że gdybym był pisarzem, to bym to opisał, bo po tylu doświadczeniach, po tym świecie, który dzieje się w moim dorosłym życiu teraz, który obserwuję, to tamte lata były cudowne, poniekąd bajeczne, zamknięte właśnie w tej enklawie Bogdanówki, w tym pięknym krajobrazie. Kontakt z naturą, kontakt z przyrodą, z lasem, z ciszą i maleńkie wycieczki poza Bogdanówkę, maleńkie, to znaczy do Jordanowa, do Kalwarii Zebrzydowskiej. To był świat, który odkrywałem poza Bogdanówką w owym czasie, w czasie dzieciństwa. To może jeszcze zadam teraz pytanie też dotyczące tego, co było takim pierwszym impulsem właśnie, że z tej małej, pięknej Bogdanówki, z tej krainy dzieciństwa, gdzie był ten impuls, który skierował Cię właśnie, Twoją myśl ku temu, że chcesz rzeźbić, uprawiać twórczość właśnie? Czy była to jakaś postać, czy jakaś... Myślę, że to, co wspomniałem przed chwilą, moja pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, bo pamiętam rok 59, bo wtedy byłem po pierwszej komunii i ojciec mnie wziął na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Czyli pojechałem ze świata chatynek drewnianych, w ogóle nie znałem architektury murowanej w kamieniu i tak dalej. I ja, jak dojechałem do Kalwarii, dojechałem dlatego, że ojciec wziął mnie do Makowa Podhalańskiego, wsiedliśmy w pociąg, który jechał w kierunku Krakowa, przez Suchą Beskidzką. Po raz pierwszy zobaczyłem zamek w Suchej Beskidzkiej. Ojciec mi zwrócił uwagę przez okna i ja tak byłem tym zachwycony. A kiedy wysiedliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej i zaczęliśmy te pielgrzymki od klasztoru przez te wszystkie kapliczki tam, ja byłem oczarowany tą architekturą. No dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy historii sztuki doskonale wiem, co to jest. To przecież wspaniała architektura, która była bezpośrednio wzorowana na wzorcach, prawda, renesansu włoskiego. I do tej pory ja z olbrzymią radością jadę do Kalwarii, jak mam odrobinę, po to, żeby się napatrzeć, przede wszystkim napatrzeć się na rzeźby kamienne, które stoją przed klasztorem, przed tą bazyliką, bo to tak chyba się teraz nazywa. I ja wtedy byłem zauroczony tymi postaciami, które tam na kolumnach stoją, wyrzeźbione w kamieniu, przecudowne, surowe oczywiście, bo to nie jest realizm ani na wzór renesansu włoskiego, tylko naprawdę umodelowane tu w Kalwarii, przeurocze. I to mnie zachwyciło. Ja po prostu, to mnie zainspirowało po to, żeby później zacząć po prostu w maleńkich kamykach bawić się po prostu. Tak mnie to bawiło, że kamień mnie zauroczył po prostu. Tak jak mówię, wyrwałem się z tej drewnianej architekturki i to mnie zauroczyło i to było inspiracją. Ja później jako chłopiec w szkole podstawowej sobie tam się bawiłem w obróbkę jakimiś takimi prymitywnymi narzędziami. Obrabiałem ten kamień, zacząłem szukać kamienia piaskowca miękkiego, bo i takie tu się czasem znajdują, który dał się po prostu skrobać, dał się obrabiać, jakieś tam twarzyczki robiłem. Także robiłem w glinie, którą gdzieś tam nad potokiem znalazłem odpowiednią glinę i bawiłem się tak po prostu. Czyli można powiedzieć, że trochę nietypowo, bo nie sięgnąłeś tak jak wszyscy, powiedzmy, pasterze nasi, czy tutaj do drewna, tylko jednak kamień, tak? No kamień mnie zauroczył, tak jak powiadam, to mi na zawsze zostało także, bo coś w kamieniu jest tak szlachetnego, tak zresztą cała kultura europejska, prawda, od starożytności, od starożytnej Grecji, Rzym, najprościej mówiąc, nie sięgam do Egiptu, czy tam do Asyrii. Panie Stanisławie, od marzeń do rzeczywistości jest daleka droga.
Pan był wtedy w latach 50. 60. w Bogdanówce i wtedy mało osób zdobywało wykształcenie średnie, nie mówiąc o wyższym. Jak to się stało, że Pan znalazł się naraz w szkole artystycznej w Zakopanem, a później na SP w Warszawie? No to kontynuując tę moją myśl, którą Wam tu przekazuję, no tak się stało, że później pani, moja nauczycielka, która mnie uczyła od pierwszej klasy, pani Słonina, którą mam przyjemność do tej pory bywać i widywać ją i zawsze ją serdecznie wspominam. Więc ona zauważyła te rzeczy moje, o których tu wspominam i zauważyła, że mam pewne ciągotki jakieś tam klasyczne, ale nie tylko ja, bo sporo uczniów było, to tam jest. I ona mi zwróciła uwagę, kiedy już zbliżałem się do siódmej klasy, że w Zakopanem jest szkoła taka słynna, szkoła Kenara, bo jako, że ona kończyła liceum pedagogiczne w Zakopanem, to liceum pedagogiczne jeszcze było, jak ja w 1964 roku dotarłem do Zakopanego, to liceum tam jeszcze było chyba ze 2 lata i zawsze tak sympatycznie wspominałem, jak przechodziłem koło tego budynku liceum pedagogicznego, bo zawsze kojarzyłem panią Walerię Słoninę z tamtą szkołą pedagogiczną i z tym, że ona mnie szczęśliwie tam podpowiedziała to Zakopane. No i później oczywiście adres i tak dalej. I pojechałem z moją mamą na egzamin, jak złożyłem podanie. I część tych rzeczy, o których tu wspomniałem, które tam drobne, takie przeróżne, i w kamieniu, i w drewnie, trochę w glinie spakowałem z moją mamą do torby i pojechaliśmy na egzamin. Mama mnie zawiozła. No i jak dotarliśmy pod budynek szkoły, to moja mama zauważyła pana takiego sympatycznego, który stał przed szkołą i myśląc, że to jest nauczyciel, wręczyła mu te moje arcydzieła. I okazało się, że to był woźny. I pomimo to, że to był woźny, to mnie przyjęto do szkoły. Także takie były początki edukacji. Wracając do tego materiału ulubionego pana rzeźbiarskiego, to pan tutaj wspominał o kamieniu. Natomiast ja, oglądając pana wystawy, sięgając do foderów, odniosłem wrażenie, że jednak ulubionym materiałem teraz jest drewno. Tak, no to muszę już iść do przodu i tak się złożyło w moim życiu, jak już dysponuję pracownią z Kamiennej Czarnej. Pracowałem w różnych materiałach i tak dalej. Przygotowałem też rzeźby do odlewu w brązie. Pracowałem w kamieniu, między innymi w Kielcach jest kościół wybudowany w latach 80., gdzie wnętrze jest wykonane rzeźby przeze mnie w kamieniu wszystko. Znaczy, to stosunkowo jest miękki kamień, bo to jest wapień pińczowski tak zwany, ale on jest bardzo wdzięcznym materiałem rzeźbiarskim i tam wnętrze tego kościoła 20 lat temu prawie już wykonałem właśnie w kamieniu pińczowskim, płaskorzeźby Drogi Krzyżowej. I figury, i ołtarze, i przeróżne tamte rzeczy, które są w kościele potrzebne, jak chrzciernica, prawda, gdzie tam jest olbrzymia płaskorzeźba w kamieniu też, chrzest Chrystusa w Jordanie. Także, że tam są monumentalne rzeczy wykonane w kamieniu. Natomiast życie moje później tak się potoczyło, że coraz bardziej rezygnowałem z różnych powodów, zamykając się w mojej pracowni do drewna lipowego, bo lipa jest przeuroczym materiałem, przecudownym, przeklasycznym i mający w sobie wielką ekspresję, jeżeli się umie to drzewo odpowiednio odczytać. Między innymi dlatego skupiłem się na drewnie i postanowiłem tylko w jednym materiale pracować, ponieważ jestem samotnikiem, a rzeźba jest niezwykle trudnym zawodem, trudnym technicznie także, nie tylko twórczym, że człowiek coś tam powinien mieć jakąś swoją wizję rzeźby, ale trudnym do obróbki. Jest, trzeba ten materiał poznać do końca, trzeba umieć obrobić, a to są niejednokrotnie skomplikowane technologie i bardzo pracochłonne, wymagające, żeby w pracowni było kilku ludzi, którzy potrafią to zrobić. No, nie byłem w stanie zorganizować tak szerokiej pracowni, w sensie, żebym mógł w różnych materiałach tworzyć, jak się udało mojemu przyjacielowi Janowi Funkowi i dzięki temu on ma większe, że tak powiem, możliwości. A ja praktycznie skupiłem się, żeby tylko sobie obrabiać to drewno lipowe
I tak, tak to trwa mniej więcej od 15, może nawet już lat. Tylko drewno mnie interesuje. I pracuję w tym drewnie lipowym w ten sposób, że ja już właściwie coraz mniej mam zamówień, bo nie chcę mieć też z różnych powodów, ale pracuję sobie dla samej rzeźby, dla sztuki, dla idei. I to mnie to drewno dalej fascynuje, tym bardziej, że zdobywamy takie pnie, uwielbiam pnie 300-letnie, 200-letnie, pnie, które stoją, tak jak tutaj jesteśmy w dworku, koło dworku, tu rosną te piękne lipy, to jest polska lipa, tak zwana szerokolista, to jest bardzo szlachetna lipa, prawda? O, czas je modeluje czasem, ja to wykorzystuję, że ona ma kształty niesamowite, czas ukształtował i te walory lipy wykorzystuje i to jest taki mój stosunek do tego drewna. No. Miałem Cię pytać jeszcze o lata nauki, a może do tego wrócimy. Tak, tak. To, co mówisz i opowiadasz, no właśnie Ty wyrobiłeś sobie taki rozpoznawalny styl w rzeźbie. Są to rzeźby, właśnie to, co mówisz, że widać tam fragmenty tego, jak czas kształtował to drzewo, tak. I Ty to zostawiasz. I tu mam takie pytanie właśnie, czy jak tworzysz tą rzeźbę, to bardziej Cię kieruje ten materiał, że Ty coś w tym widzisz, czy raczej Twoja myśl, a zostawiasz... Nie, kieruje mnie materiał w tym sensie, że ja po prostu jak te kloce zgromadzę, prawda, koło domu i tak dalej, to ja to po prostu oglądam przez rok, przez dwa, bo to drewno się musi wysezonować i w sposób najlepiej naturalny, prawda, czyli nie tak, że wiozę do suszarni, bo to nie ten problem, tylko w sposób naturalny ono musi być wysezonowane, najpierw okorowane, potem i tak dalej. Ja jak już to okoruję, oczyszczę, czasem te pnie są w środku, prawda, dziurawe, nie wiadomo, ale ja to wykorzystuję, mają cudowną skorupę, prawda. I kiedy tak to oczyszczę z grubsza, że tak powiem, wykąpię, w cudzysłowie, że tak powiem, to ja zaczynam po prostu w tym widzieć formy, konkretne rzeźby i wtedy to po prostu biorę ten materiał i on... Czyli w takim klocu drewna Panu się pojawia w wyobraźni forma, którą Pan chce. To mnie inspiruje, zgadza się, tak. Panie Stanisławie, w jednym z wywiadów stwierdził Pan, że uważa się za rzeźbiarza współczesnego, którego dzieła w drewnie osadzone są w formach antycznych, klasycznych. Proszę rozwinąć. No myślę, że to rzecz jest prosta, dlatego że po prostu no ja formułuję, że tak powiem, no klasycznie, dlatego że to jest poniekąd figuralne, prawda, aczkolwiek nie jest to realizm taki, że tam kopiuje, prawda, naturę, kopiuje akt, czy kobiecy, czy męski, bo nawet wykonując Chrystusa na krzyżu, bo sporo rzeczy zrobiłem sakralnych, no to też jest anatomia, bo Chrystus na krzyżu jest po prostu rucz tej przepaski, no to trzeba by było jako tako się posługiwać. Ale bardziej traktuję, że natura mnie inspiruje, niż miałbym kopiować. Czyli generalnie to wszystko jest osadzone, bo to ja jednak posługuję się formą. Nie świat performansu, dzisiaj jest techniki, prawda, fotograficzne i tak dalej. Instalacje wszelakiego rodzaju. Bardzo mnie to bawi, cieszy i chętnie oglądam, jak coś takiego się pojawia, tylko to są rzeczy dla mnie troszkę takie nietrwałe. Być może one są utrwalone w nośnikach, prawda, w przekazie tam fotografii, współczesnych tych wszystkich środkach przekazu. Natomiast no, to są takie błyski. Ja pamiętam studia i takie eksperymenty robiliśmy, prawda, był konceptualizm i tak dalej, wtedy modne tam koledzy latali, robili różne pokazy i tak dalej. Ja się w tym bawiłem i też miałem bardzo dobre oceny u profesora, który... Ale to traktowałem zawsze jako ćwiczenie, jako doświadczenie, jako wyobraźnię do rzeźby, natomiast zawsze tam tkwiłem właśnie w takiej formie klasycznej, tak bym to nazwał, nie tyle realistycznej, co w takim pojęciu klasycznym, że przez wieki, prawda, zawsze był ta figuralna rzeźba. U mnie to jest, no i tyle. Natomiast no, myślę, że jest jakiś sposób mój indywidualny, tak jak wspomniałem.
Bartłomiej, że te moje rzeczy są czytelne i rozpoznawalne, to znaczy na wielu wystawach z olbrzymią radością słyszę, jak ludzie mówią, no Saszka Trybałem, no wiadomo, no to nie, nie da się. To jest. Nie da się. Nie. No to jest właśnie, bo masz tyle tych realizacji rzeźbiarskich wystaw i też realizacje właśnie sakralne. Czy któreś z tych wystaw czy realizacji, które są takie najbardziej tobie bliskie? Bo ja na przykład pamiętam ostatnią wystawę, uważam bardzo dobrą, w Pałacu Sztuki w Krakowie, tak, gdzie pokazałeś taki przekrój jak gdyby swojej rzeźby. Tylko chciałem się zapytać, które z tych właśnie wystaw przede wszystkim uważasz za takie właśnie najciekawsze, najbardziej wartościowe dla siebie? Ta wystawa w ubiegłym roku w Pałacu Sztuki, no cieszy mnie, bo dlatego no faktycznie tak jak tutaj mi podpowiadasz, był to trochę przekrój przez moją twórczość, bo tam i o tematyce sakralnej, jedna sala, druga bardziej o tematyce takiej uniwersalnej. Prawda, no i satysfakcja tego, że w Pałacu Sztuki, no wiadomo, wszyscy wielcy mistrzowie krakowscy tam wystawiali i wystawiają do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o rzeczy sakralne, to wymieniłbym cztery kościoły po ostatnim dziesięcioleciu, może już nawet więcej, które zrealizowałem. To jest Myszków koło Częstochowy, przed Częstochową. Tam dwa kościoły zrealizowałem, z którego jeden z nich, kościół świętego Piotra i Pawła, jestem, że tak powiem, mam satysfakcję, bo po prostu, no tam są moje rzeźby, także nawet znowu ktoś, kto zna moje nazwisko lub słyszał, po prostu wchodzi i wie, że to są moje rzeźby. I mało tego, słyszę do tej pory opinię tam, że to jest jeden z lepszych kościołów nowych w kurii częstochowskiej, co mi daje satysfakcję. Cieszę się, bo miałem okazję być na konsekracji z biskupami i tak dalej i słyszałem takie pocieszające dla mnie rzeczy, dlatego że biskup senior Stanisław Nowak, no to już staruszek jest, był zachwycony tymi rzeźbami i stwierdził, że one są sakralne, że się da do tego modlić i tak to ludzie odbierają, no to jest satysfakcja, czyli Myszków. Ale bliżej nas, parę lat temu wykonałem Kościół Nowy Bożego Miłosierdzia, msza niedolnej, więc polecam tam zerknąć. Z tym, że tam są moje krzyże, moje zmartwychwstanie, moja droga krzyżowa, z której jestem zadowolony jako rzeźbiarz, a ludzie zadowoleni są tam ci parafianie, bo bardzo dobrze to odbierają i modlą się do tego. To, czyli musi być połączone sakrum z dobrą rzeźbą, bo to nie może być tylko niejednokrotnie się tak kościółki robi, że się robi wizerunek, no wizerunek drogi krzyżowej. Droga krzyżowa jest pełna dramatu, pełna ludzkiego losu, połączone z losem boskim i to jest coś niesamowitego, to można nieskończono interpretować, rzeźbić i malować. Czyli jak twórcy w ogóle, ja nie chcę już w tej chwili mówić o sobie, tylko w ogóle artyści rzeźbiarze, jeżeli tak traktują temat, to wtedy robią dzieła sztuki. Mało tego, to są dzieła sztuki i także są dzieła, które przekazują Ewangelię, bo to jest temat niewyczerpalny zupełnie i to można nieskończono. Ile będzie artystów, tyle może robić dobrą sztukę sakralną. Myszków, Mszana, tak. Jeszcze mówisz o dwóch miejscach? No jeszcze jest, ale to już daleko, bo to aż Kwidzyń, czyli tam też uważam, że jest w ostatnich latach taki ślad zostawiłem. Cztery kościoły takie, ale po to, żeby zostawić te cztery kościoły, które mam nadzieję przetrwają, że jak, nie tak, że jak przyjdzie nowy proboszcz, to wymieni. Wymieni. To są realizacje w drewnie czy w kamieniu? W drewnie, tak. To wymieni, myślę, że to zostanie jakiś tam ślad. Emil Biela nazwał pana bardzo pięknie aniołem, Michałem Aniołem z Bogdanówki. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj pan powiedział o tych czterech kościołach, pana ołtarz jest w Mszanie, a tu na terenie gminy, gdzie można znaleźć jakieś dzieła, rzeźby
pana, z których pan jest najbardziej zadowolony? No, nie, no na terenie gminy nie ma wiele, no jest troszkę tam w Skomielnej Czarnej, ale to trochę tylko. Bo nie było to robione kompleksowo, to tam były takie, jak trzeba było coś dorobić, to tam prawo się zgłaszał i to tak. Ja nieraz rozmawiałem z księżmi, że to by trzeba było koncepcję mieć i konsekwentnie realizować. I dobrze jest, jak jest jeden autor, bo wtedy nie ma pomieszania takiego. No nie mogę, na terenie gminy nie mam, nie mogę się pochwalić. Natomiast wracając do mojego serdecznego przyjaciela, pięknego poety Emila Bieli, no on mnie tak nazwał. Ja to tak potraktowałem jako licencja poetyka, poecie wolno. No. Natomiast no to tak. Później żartowałem sobie nieraz tam, jak byliśmy w gronie znajomych w Myślenicach, to już mówcie mi teraz Michał. No, ale jakoś to przeszło. Jest to, oczywiście jest to poetycka ocena, ale bardzo pozytywna. No to muszę dodać, skoro o Emilu wspominamy, bo po jednej z moich wystaw w Myślenicach napisał mi piękny wiersz i wolę ten wiersz niż to porównanie z Michałem Aniołem, aczkolwiek z pewnym szacunkiem do Emila Bieli. Nie. Wolno mu, licencja poetyka, jak powiadam. Natomiast byłem zaskoczony, jak po wystawie przysłał mi pocztą w kopercie, otwieram kopertę, wiersz jest napisany. To był 2008 rok bodajże. No i wisi ten wiersz nad moim łóżkiem, bo nie miałem lepszego miejsca. Pana pracownia rzeźbiarska, taka samotnie artystyczna, jak pan wspomniał wcześniej, mieści się w Skomielnej Czarnej. Jest to z daleka od jakiegoś środowiska artystycznego, daleko od Krakowa. Proszę mi powiedzieć, czy taka samotnia, takie przytułowanie pana pracowni, to jest pomaga w pracy twórczej, czy jest, no jest swoistą barierą? To znaczy, no niewątpliwie mój powrót po Zakopanem i po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po dwóch mocnych środowiskach do Bogdanówki był takim trochę powrotem. Zesłaniem? Tak. Żartowałem do moich znajomych nieraz, dalej już nie mogłyby pojechać. Ale z czasem po prostu no, przywykłem i cenię sobie to, ten zakątek, dlatego koło domu nie wystawiam rzeźb, nie robię reklamy przy drodze, bo niepotrzebne mi to. Mało tego, coraz mniej ludzi wpuszczam do pracowni, bo to jest moje miejsce i tak tam się najlepiej czuję. Im bardziej jestem starszy, tym się lepiej czuję. Tym bardziej, że pod koniec życia udało mi się trochę rzeźb zatrzymać. Z czego jestem szczęśliwy, że nie wszystko się rozproszyło po świecie. Jest zgromadzone w tym. Czy planuje pan jakieś miejsce, gdzie będą eksponowane kiedyś? Nie planuję. Czy ewentualnie? Nie. To znaczy, jeżeli syn będzie chciał nie wyrzucić, że tak powiem, tych prac, to pomieszczenie będą sobie tam stały. Czas z nimi coś zrobi, nie wiem co. No z tego, co powiedziałeś, to wynika, że, no, że jesteś artystycznie spełniony. Faktycznie tak jest? Czujesz się spełniony? Czy masz jeszcze jakieś takie plany? To rzeczy, no nie używałbym takich wielkich okresie spełniony, niespełniony. To znaczy na pewno czasem, nawet jak rozmawiam, to się cieszę, że udało mi się być wiernym temu, że skończyłem studia plastyczne, że zahaczyłem o to wielkie środowisko i że pracuję i to mi coraz bardziej daje mi satysfakcję, że jestem wierny. No i jak wspomniałem tutaj w rozmowie, jest to bardzo trudny zawód w sensie i technicznym, w sensie także, że jest trudna sytuacja w ogóle artystów plastyków w Polsce. Jest to fałszywa skromność? Mówiąc o swoim dorobku artystycznym, twórczym, gdzie jest niezbędny i talent, i doświadczenie, i nauka, mówiąc, że to jest zawód. Tak jak pieczenie chleba, jeżdżenie samochodem.
No to znaczy, nie chcę w ten sposób powiedzieć, tylko w tym sensie, że to jest zawód twórczy, jest trudny bardzo, bo w ogóle rola artystów w społeczeństwie to nie jest polityka, tylko na własnej skórze o swoim doświadczeniu mówię i wiem, jak działają, między innymi jak działa mój Związek Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Chyba są w gorszej sytuacji finansowej niż ja, że użyję takiego porównania finansowego. To moda jest o tym, żeby mówić, jakie to sukcesy finansowe. To znaczy, jest trudna sytuacja. No, ja jeżeli sobie no, też wspomnę i Zakopane, i wspomnę Warszawę, to jest taka, tak życie weryfikuje ludzi, nieraz bardzo utalentowanych. Ja miałem kolegów, niewątpliwie po prostu bardziej utalentowanych niż ja. I po prostu nie pracują, nie udało im się życia, że tak powiem, ukierunkować na pracę. Czyli sam talent nie wystarczy. Twórczo. No różne sytuacje na to się składają. No, nawet nie tak dawno rozmawiałem z moim znajomym lekarzem, bo tak on żeby mnie pocieszyć, to opowiada ze mną, na jakiej ostatnio był wystawie w Krakowie, co widział. I żeby mnie tak pocieszyć, że ja mówię, panie doktorze, mówię, prawda jest taka, że wy jak kończycie Akademię Medyczną, to wszyscy jesteście lekarzami. A my, to jest jeden na 50, z mojego roku nie chwalą cię, tylko jako taką brutalną statystykę. Ja tylko rzeźbię z moich przyjaciół. A nieraz jest tak, że 3 roczniki po akademii kończą się ludzie, nie pracują twórczo. W tym sensie, jak przed chwilą powiedziałem, że jest to niezwykle trudny zawód, niezwykle ciężko jest o pracę, o realizację. Chociażby przytoczyć z historii sztuki, rzeźba wzięła rozbrat z architekturą. Współczesna architektura nie potrzebuje rzeźby w ogóle. O ile do XIX wieku, począwszy aż od starożytności, zawsze rzeźba była w sposób naturalny związana z architekturą. Koniec, nie ma. No co, jak można rzeźbę zakomponować przy tych obrzydliwych wieżowcach, które powstają w Warszawie? No przerażające. No, no nie można. Mało tego, że nie można. Nieciekawe, to jest fakt, to są fakty, o których specjaliści, historycy sztuki wiedzą. Nie ma potrzeby rzeźby, no, jak budowano katedry wspaniałe gotyckie w Notre Dame w Paryżu, czy nawet nasze polskie. Reims, to tam pracowało tysiące ludzi utalentowanych, także, że jakby teraz coś takiego budowano w Warszawie, to wszyscy z Wydziału Rzeźby by pracowali. Chciałem się zapytać o czas liceum, czas Zakopanego. Jak właśnie pamiętasz to Zakopane, swoich profesorów, klimat Zakopanego, jakie miejsca były w Zakopanem dla was ważne, co was tam właśnie wtedy kształtowało? I dlaczego Warszawa, a nie Kraków w Zakopanem? Z perspektywy czasu bo myślą się wraca do tych lat szkolnych. Traktuję to, że my mieliśmy, mówię my, bo tutaj mam na myśli profesora Słoninę, który dużo, dużo wcześniej był Zakopanem, później Jana. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy do szkoły artystycznej i to nie tylko szkoły artystycznej, tylko trafiliśmy tam na takich pedagogów, mistrzów. I w to szczęśliwie w tej konkretnej szkole tak się złożyło, że były te relacje mistrz i uczeń. I myśmy mogli, my, mówię o uczniach, kto miał odrobinę talentu i tak dalej, bo i chciał, więc to mogliśmy korzystać cudownie, bo wymienię takie nazwiska, jak chociażby Hasiem, jak Tadeusz Brzozowski, to klasycy są przecież, Tadeusz Brzozowski, malarz wybitny, prawda, Hasio, wiadomo, w latach powojennych, postać polskiej rzeźby, postać numer jeden. I myśmy z tymi ludźmi mieli do czynienia i ci ludzie nas traktowali bardzo serdecznie i można było w nieskończoność korzystać.
Bo chociażby takie hasła, jak Kenar próbował nam przekazać, najbardziej skrótowo, prawda? Tylko z miłości do świata można rzeczy robić piękne. Róbcie rzeźby o ludziach, o człowieku, a nie róbcie drewnianych ludzików. Więc to tak skrótowo było ujęte. My jako młodzi ludzie, to trudno nam pewne rzeczy było zrozumieć, aż czasem jest tak piękne nauczanie i tak dalej. I to, żeby jakoś mieć stosunek do świata, to też nas kształtowali, bo mieliśmy wybitnego historyka sztuki, panią Kenarową, prawda, która doskonale nas nauczyła. Jeździliśmy na wycieczki do Krakowa. Ja dziękuję Bogu, że ja po raz pierwszy do Krakowa pojechałem, będąc wtedy w Zakopanem w drugiej klasie, z panią Kenarową, bo ona otworzyła przed nami, także przede mną, ja sobie zakodowałem Kraków, ten piękny, historyczny Kraków napełniony sztuką. Myśmy wszystko w obrębie plantów wtedy zwiedzili, z Wawelem, prawda, wszystkie kościoły, wszystkie muzea. A pod wieczór, wracając do Zakopanego, jeszcze zahaczyliśmy o Tyniec, prawda, i tam piękny historię nam jeden z benedyktynów przedstawił. Później był z historii, pani zrobiła nam klasówę i ja myślałem, że ja dobrze napisałem, bo ja tak miałem pewnie takie ciągotki do historii, że to wszystko zapamiętałem i ledwo trójeczkę dostałem, a wielu uczniów dostało dwóch. Czyli to tak o Kenarowa zawsze głosiła. To nie jest problem, że ja wam dam ocenę niedostateczną. Wy macie umieć. Wy macie, więc tam był nacisk na to nauczanie humanistyczne, na to, żeby patrzeć z miłości. Tylko z miłości do świata można coś zrobić. Więc to było nauczanie humanistyczne właśnie. Tak. A z kolei w Warszawie? W Warszawie była taka sytuacja, że duża część wykładowców, nauczycieli, rzeźbiarzy była po szkole Kenara, no chociażby tutaj zacznę od pana profesora Słoniny. Czyli była ciągłość. Tak, tak. Pana profesora Słoniny, pana profesora Kulona, to wszyscy są absolwenci, no oczywiście starsi ode mnie, szkoły Kenara z Zakopanego. I oni szli na akademię, dlatego że między innymi w latach 60. na akademii rektorem był niejaki pan Wnuk, który był serdecznym przyjacielem i też absolwentem przedwojennej, tylko przedwojennej już szkoły przemysłu drzewnego, Marian Wnuk niejaki, którego profesor Sonina był w latach 60. asystentem i takim wychowankiem i tak dalej. Więc to była taka tradycja, że mieliśmy dosyć do Zakopanego, to co wspomniał tutaj nawet w wywiadzie profesor Słonina, byliśmy tak przyjmowani, prawda, no. Mistrzowie z Zakopanego mówili, tego trzeba przyjąć i zazwyczaj się nie mylili, bo te polecenia okazały się w czasie trafne po prostu. Jak widzisz przyszłość rzeźby? No, trzeba nie tylko twórców utalentowanych, ale także upartych. Że ja uwielbiam oglądać rzeźby w muzeach. Tam jest zapisana historia Grecji, tam jest zapisany los człowieczy. To przejmujące. Najpiękniej chyba opisana, zobrazowana Ewangelia, to jest w katedrach gotyckich francuskiej. Przewspaniała rzecz. Myślę, że symbolicznie dźwiękiem dzwonu chyba zakończyliśmy nasze spotkanie. Dziękujemy Ci Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z twórczością. Ja również dziękuję. Stanisława Trybały.